Cześć, witajcie z tej strony Grid. Ostatnio zrobiliśmy sobie salwacz, więc tych misji zaczyna nam ubywać. Weźmy sobie przyjrzyjmy. Mamy tak, Bounty Huntera. Bounty Huntera robiliśmy. Wiadomo, są to misje, w których musimy niszczyć statki. Salwacz robiliśmy ostatnio. Udajemy się na miejsce rozbiórki i rozbieramy statek. Investigation, no to misje, w których musimy znaleźć jakąś zaginioną osobę, najczęściej martwą, jeszcze w sumie żywej, nigdy mi się nie udało odnaleźć. Paczuchy, no kurierka. Robiliśmy tego dużo i bardzo dużo osób zaczyna od tego tak naprawdę zarabiać. Search. Search jeszcze nie robiliśmy. Czemu nie robiłem tego? Ponieważ tutaj akurat w tych misjach musimy przewieźć Zeta Prolanit, który w momencie załadowania na statek staje się niestabilny i jest dość ograniczony czas na jego dostarczenie, także tutaj zostawiam to sobie na koniec, kiedy ja będę trochę bardziej ogarnięty w miejscówkach, kiedy nie będę latał i się motał, poszukując miejsca, gdzie będę musiał oddać misję. Mercenary, czyli głównie bunkry, tam rozwalanie jakichś wieżaczków, które się osiedliły i tak dalej. Racing. Racing nie lubiliśmy. Ścigać raz, że się nie za bardzo lubię, dwa, że no nie mam statku z całą pewnością do tego przeznaczonego. Być może i dostaniemy statek. Nie wiem, nie próbowałem. Może zobaczymy. No i research. Research zazwyczaj polega na zawiezieniu jakiejś sondy. Jak mi słowo. Spróbujemy sobie zrobić researcha, a co tam? Minuty, dobra, weźmy go, przyjmijmy. Poza tymi misjami, które tutaj mamy, są jeszcze misje wyznaczone przez graczy. Przypuśćmy, że straciłeś w jakiś sposób statek, sam żyjesz, czy też nie żyjesz. Możesz tworzyć nadajnik, wyznaczyć nagrodę za swoje ocalenie. Także tu będzie serwis Beacons i wtedy możemy ruszyć na ratunek jakimś graczom, którzy później no oczywiście przelewają nam hajs. Są też misje serwis, których tutaj w tej chwili nie widzę, co mnie zaskakuje troszeczkę. Ale może po prostu się za jakąś chwilkę pojawią, bo jak widzicie ilość tych misji się na bieżąco zmienia. I teraz tak, chciałbym, żebyście o jednej rzeczy pamiętali. Misje wszystkie, które wam pokazuję, są to misje tak naprawdę najniżej levelowe. Są to misje początkowe wraz z rozwojem waszej rangi, wraz z rozwojem waszej postaci. Te misje będziecie mogli mieć znacznie lepsze, znacznie bardziej skomplikowane, znacznie bardziej opłacalne. O kurczę, zatankowałem statek, patrzcie, co za niespodzianka. W tej chwili sobie wzięliśmy misję naukową. Także spróbujemy ją sobie ogarnąć. Jestem po live'ie, więc jestem troszeczkę zmęczony. W sumie nie jestem zmęczony, ale jakiś taki, nie wiem, nieważne. Czuję się lekko niedorobiony, może tak. Właśnie skończyliśmy goticzka. To mnie strasznie cieszy i smuci zarazem, ponieważ naprawdę zaczynałem się nieźle wczuwać w tą gierkę. Inna sprawa, nie? Skończył się niestety Xeno. Event z Xeno.
weźmy, przyspieszmy, zobaczmy sobie, spróbujemy obejrzeć miasto. Mam nadzieję, że nie wlecimy w żadną strefę z zakazem lotu. Skończył się event z Xeno i słuchajcie, powiem wam, że mam wrażenie, że te serwery działają naprawdę o niebo lepiej. Są znacznie bardziej responsywne, znacznie bardziej płynnie to wszystko działa. Wiadomo, event zapewne dość mocno obciążał, nie? Tutaj co to za światło jest? Zapewne dość mocno obciążał tutaj serwery. A kiedy on się zakończył, no to i serwery odetchnęły z ulgą. Chociaż no, ja osobiście żałuję, ponieważ nie zdążyłem zrobić Xeno. Nie ukończyłem tych misji. No, praca ogólnie no, nie pykło, nie? Ale i tak nie jest źle, ponieważ udało mi się zdobyć kilka zbroi. Także jakaś tam pamiątka po tym evencie będzie, nie? Oczywiście, o ile nie stracę tych zbroi, rozpierdzielając się gdzieś tam, nie? Szkoda, że jest noc, nie? Ale z drugiej strony spójrzcie, jak to wszystko zajebiście wygląda, nie? Boję się trochę na pełnym gazie tutaj podlatywać zbyt blisko ziemi, ale... Weźcie samo miasto, nie? Sobie oblukajcie, czy też niebo. No jest zacnie, nie? Naprawdę Starcicen osobiście uważam, że zaczął przypominać w końcu grę, a nie demo technologiczne. No ale dobra, mamy misję do zrobienia, więc postarajmy się ją ogarnąć. Jesteśmy jeszcze w atmosferze, więc musimy wpierw z niej wylecieć. I teraz tak, czy te misje się powtarzają? No kurwa, no jasne, że tak. No, trzeba tą gierkę trochę traktować jak MMOsa, który po części jest, może nie do końca, ale po części trzeba ją właśnie w taki sposób traktować, nie? Czemu? Mam jakiś kurs wyznaczony. Babecz, nie chcę, dziękuję. Kurde. Cholera, daleko, nie? Chociaż mogło być gorzej. Ale chwila. Stąd mamy odebrać, tak? No dobra, lećmy tam. Ciekawe, czemu przez OM-a musimy lecieć. Właśnie, nigdy nie mówiłem, co to są te OM-y. Jak wyznaczycie sobie kurs na jakąś tam konkretny cel, nie? Tak jak ja tutaj wyznaczyłem właśnie na miejsce odebrania tej paczki. OM-y to są jakby takie przystanki. Jeżeli nie możecie skoczyć bezpośrednio, one są tworzone na waszej trasie i musicie po prostu po kolei nimi skoczyć, żeby coś ominąć, czy też dolecieć bezproblemowo do konkretnego miejsca. Dlatego dość fajnie jest właśnie używać komputerów do tego. Dobra, ja tutaj pauzuję, widzimy się za
40, nie wiem, co to za jednostki, giga, metry, nie wiem. W każdym razie widzimy się za chwilę. Częstym zarzutem, jeśli chodzi właśnie o Star Citizena, jest to, że jest to gra wolna. Faktycznie tutaj muszę się z wami zgodzić, z każdym, kto tak twierdzi. Tylko żebyśmy się zrozumieli dobrze. Co mam na myśli, mówiąc gra wolna? Mówiąc, że jest to gra wolna, mam na myśli to, że siadając do niej i jeżeli macie 15 minut czasu, no nie ma to najmniejszego sensu, ponieważ no, najkrótsza misja będzie tu trwała, nie wiem, 20-30 minut. Kilometrów. Jeszcze możemy skoczyć. Skoczmy. 20-30 minut. Jeżeli będziecie ją robić na spokojnie, no to pewnie z jakąś godzinę wam zajmie. Także nie, no nie jest to gra, żeby sobie na chwileczkę usiąść i popykać. Zdecydowanie, no tutaj trzeba poświęcić jej tą godzinkę, dwie, najlepiej trzy, żeby tak w miarę się w nią wczuć. Broń Boże, nie twierdzę, że to nie jest gra dynamiczna. Chodzi o samolot, jeśli chodzi o walkę, o poruszanie się na planetach. Wygląda to bardzo fajnie i... Kurde, będę musiał dojść daleko. Będę musiał chyba dość daleko drałować, żeby odebrać tą sondę. Chyba, że damy radę gdzieś tutaj wylądować, ale nie wydaje mi się. Dobra, lećmy tam do hangaru. Fak. Mogło to się skończyć źle. Na początku, kiedy zaczynacie, jest tutaj faktycznie dość dużo zbierania, dość dużo... Poświęcacie czasu właśnie na przeładowywanie ekwipunku z jednego miejsca do drugiego, żeby... mieć te itemki, dzięki którym się wzbogacicie, nie? Dzięki którym kupicie kolejny statek, dzięki którym kupicie wyposażenie do waszego statku, ponieważ faktycznie tutaj statki mogą mieć, nie wspominałem nigdy o tym, różne systemy, lepsze, gorsze, różne rodzaje uzbrojenia. Faktycznie jest to... czy grind, cholerka, nie wiem. No pewnie tak, pewnie w pewnym sensie tak, jak najbardziej. Ale nie jest taki bezczelny, nie? Robicie misje, zarabiacie hajsy. Kurde, nie za wąski. O, srany jestem tu platywać. Kuźwa na styk, nie? Zarabiacie hajsy, kupujecie lepsze statki, kupujecie im lepsze uzbrojenie. Tylko pamiętajcie o tym, co mówiłem, no, że od czasu do czasu zdarzają się wipy. Są one naprawdę rzadkie z tego, co rozmawiałem z ludźmi.
To nie jest tak, że sobie pograsz miesiąc czy dwa i nagle masz wipe'a i tracisz wszystko poza tymi statkami kupionymi za prawdziwy hajs. Ale pamiętajcie, że one są. Do tego sama kwestia... To gra obiecuje, ja wiem. To są obietnice. Nikt nie zagwarantuje, że one się spełnią, czy że twórcy je spełnią. Ale już teraz pojawiła się obca rasa. Obca rasa w zasadzie. Obca frakcja, nie rasa. Poprawniej powiedziane. Gdzieś tam daleko w planach jest jakaś możliwość budowy baz. Nie wiem, jak by to miało działać, na jakiej zasadzie dokładnie. Czy inni gracze by mogli przyjść i wam tą bazę rozwalić, czy będą one w jakichś strzeżonych centrach. Nie wiem. Wiecie, no inna sprawa, pytanie, jak serwery to udźwigną, nie? Weźmy, schowajmy statek, łatwiej nam będzie wylecieć, nie? Jak nas ustawią ładnie na środeczku. Panie, czy... Ja jestem w dobrym miejscu. Dobrze, tutaj jest sonda. Fajne jest to, że możemy sobie ustawić, jak widzicie, drogę tutaj, nie? Naprawdę ta nawigacja zaczęła działać całkiem zacnie. Jak teraz zobaczycie na lewy górny róg, na minimapę, ładnie nas poprowadzi, którędy musimy iść, pomimo że ja bym myślał, że gdzieś w tamtą stronę musimy tuptać. Jak widzicie, no nas prowadzi zupełnie inaczej, tylko... Najpierw sobie chyba klapniemy coś. Wodę ma... Fiza weźmiemy. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, że mam wrażenie, że w momencie, kiedy się Xeno skończyło, cholera, przerzuciłem, ten serwer zaczął działać troszeczkę lepiej. Jakoś tak nie laguje mocno, nie? Jak to miało miejsce w momencie, kiedy Xeno było aktywne, nie? Ten event. O czym to ja mówiłem? O bazach. Tam pomysł budowania baz jak najbardziej mi się podoba, nie? Tylko kurczę, nasuwa się pytanie, jak to serwery, nie? Udźwigną. Z drugiej strony, no... No Man's Sky jakoś sobie z tym radzi. Myślę, że i Star Citizen w końcu ogarnie serwery w miarę porządnie. Dobra, mamy naszą sondę. Nie wiem, czemu mnie tędy prowadzi. A dobra, byłem oszukany. Ale mniejsza z tym, wiemy mniej więcej jak wrócić. Musimy teraz dymać z powrotem do statku.
Tom Hanks, I'm free. I chwilę temu Tom właśnie wyznaczył ten serwis Beacon, o którym wspominałem. Tam 15 tysięcy oferował za uratowanie swojej skromnej osoby. Widać, przybył ktoś z pomocą. Także okazuje się, że jednak społeczność Starcy Cena nie jest tak toksyczna, jak się mówiło, nie? Przynajmniej jak było kiedyś. Oczywiście, no, czarne owce się zdarzają wszędzie, nie? Tutaj, który to był hangar drugi, nie? Czarne owce się zdarzają wszędzie, no, ale... No, ludzie pomagają tutaj sobie na czacie. Raczej pozytywnie wszystko widziałem. Tutaj nie zdarzyło się jakieś niesnaski. Przynajmniej tak jest zbyt silne. Delikatnie położyć, ale coś mi nie pykło, nie? Teraz jest problem, bo będę miał dwa znaczniki, znowu mnie będą zakręcać. Masz jeden znacznik nam pokazuje miejsce, gdzie musimy sondę zawieźć, drugi znacznik będzie pokazywał nam sondę, czyli jeden znacznik tak jak będę miał cały czas za plecami, nie? Ale nie jest to jakiś wielki problem. I tak jak kiedyś Starcy Cena się określało, słuchajcie, jako nie jako grę, nie jako prealfę, tylko jako technologiczne demo. Tak, myślę, że w tej chwili spokojnie możemy go nazwać grą. Oczywiście, nieskończono. Oczywiście ze sporą ilością błędów, mniejszych, większych, ale jednak te błędy posiada. Skłamałbym, gdybym powiedział, że ich nie ma. Chociaż jak widzicie, jak oglądacie moje filmy tutaj z tych misji, które robimy, nie chciałbym skłamać, ale wydaje mi się, że ani razu się nie zdarzyło, żeby jakiś błąd przerwał mi rozgrywkę. Dobra, teraz mamy trochę do przelecenia, także ja się zamknę i się widzimy za 40 jednostek. Czegoś tam. Przepraszam, okłamałbym was. Dwa czy trzy dni temu była właśnie taka sytuacja, kiedy było test łączenia serwerów, tego systemu, który będzie obsługiwał serwery, że faktycznie wykrzaczyło mi serwer, nie? Serwer padł, ale słuchajcie, co ciekawe, nie wywaliło mnie z gry, nie? Nie wywaliło mnie z gry, tylko zamiast tego musiałem poczekać tam z jakieś 5 czy 6 minutek. Gra wróciła do normy, wszystko zaczęło stawać powoli na nogach. No niestety misja, którą akurat miałem, została przerwana, została potraktowana jako porzucona przeze mnie. Po to właśnie jest robiony serwer meshing, żeby w wypadku, kiedy serwer no polegnie, inny przejął jego funkcję, żebyście nie tracili swojego progresu, nie? Czyli jeżeli uda im się ogarnąć właściwie server meshing, takie problemy jak mi się przydarzyły, że serwer się wysypał, a ja straciłem progres swojej misji, no nie będą miały miejsca, ponieważ jego funkcję przejmie inny serwer. I my jest szansa, że nawet tego nie zauważymy, nie? Jak spojrzycie teraz na czat, zdarzają się takie sytuacje. Chłop utknął 10 km do celu.
Weźmy sobie, podlećmy. Chłop utknął w miejscu, gdzie się spawnujecie, w tym pokoju, nie? Kiedy, w którym się pojawiacie, jak wejdziecie do gry. Płacił milion kredytów osobie, która go uwolni. Po prostu on nie mógł otworzyć, czy zmarł, być może zmarł, a nie chciał stracić swoich rzeczy. Cholera, przeleciałem? Nie. Nie chciał tracić swoich rzeczy, dlatego zależało mu na tym, żeby ktoś go podniósł. Problem z hubami jest taki, że nie można ich otworzyć od zewnątrz, dlatego ktoś by musiał polecieć w to miejsce, w którym on był. Zrobić tam punkt swojego odrodzenia tak długo. Weźmy się, zatrzymajmy tutaj. Tak długo chodzić do gry, aż trafi właśnie na ten pokój, w którym jest ten ziomeczek, który zginął. I go wtedy podnieść, nie? No jak widzicie, przedsięwzięcie się udało, koleś jest wolny, ktoś zarobił panieczkę, całkiem zacnie, powiedziałbym. No a my jesteśmy teoretycznie, zbliżamy się do końca naszej misji. Pamiętajcie, że tę misję robię z wami tak naprawdę pierwszy raz. Także też są one dla mnie nowością. Gdzieś tam może jakiś tutorial po drodze obejrzałem, ale deployjmy. Nie wiem, czy nie za daleko. Około 20 metrów przeleciała. Ufak, bym w nią przypieprzył. Musimy być jakieś 20 metrów z grubsza od celu. Możliwe, żebyśmy mogli użyć po prostu multinarzędzia, żeby ją umieścić właściwie. Ale chciałbym to zrobić w taki sposób, jakbyśmy go nie mieli, nie? Kurde, nie wiedziałem, że ta sonda musi być aż tak dokładnie, nie, umieszczona. Jakoś się musimy aktywować. Tylko F, żeby ją podnieść, nie? Nie sądzę, że jest aż tak duża dokładność potrzebna.
A, patrzcie. Tego już nigdzie nie powiedzieli. Aktywuj. A. I pięknie się udało. Trochę się wystraszyłem, że coś jest nie halo, ale po prostu ja się tutaj zagubiłem. Sobie szybujmy teraz do naszego statku. Tak, ten zdziwiony pan to ja. No i tak wygląda podstawowa misja, jeśli chodzi o rozstawianie sond, o researcha, czy jak to nazwać. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem na śmierć swoim gadaniem. Ale naprawdę wkręcam się w Star Citizena coraz mocniej, nie? I troszeczkę mnie to przeraża. O, dobrze, mamy co jeść. W porządku, już się wystraszyłem, że się nie da. O, ciągle jest ten błąd, że nie mogę do łapki włożyć sobie plecaka. Nie wiem czemu tak jest. Ale jest to, jak już mówiłem, dość proste do ogarnięcia. Po prostu stawiamy na ziemi i sobie siorbiemy. Wtedy podnosimy z ziemi i siorbiemy, nie? Pamiętajcie, żeby mieć, jeżeli już gracie, żeby mieć zawsze ze sobą, nie będę śmiecił w swoim statku, jakieś zapasowe żarcie, bo się to może naprawdę źle skończyć, nie? Dobra, słuchajcie, ja sobie teraz lecę do Pyro Jump Gate. Będę chciał przenieść swoje itemki, które tam zdobyłem na Xeno, to jest głównej siedziby w Babecz. No właśnie, sprawdźmy, czy nam się research rozwinął w jakiś sposób. Oczywiście wykonana, very ładnie. Research, mamy 3. Nie search. Research. Nie, research widzę, ale już do 12 tysięcy. I w sumie nie najgorzej, nie? Kasa płynie. A dobra, tak jak mówiłem, nie chcę was już tutaj zanudzać. I tak pół godzinki mamy natrzaskane, jeśli chodzi o długość materiału. Tak wyglądała misja research. Później nam już zostaną chyba tylko search i wyścig, nie? I jeszcze będzie później ta misja z naprawą, która w tej chwili mi się nie wyświetla. Także ja lecę dopiero po swoje graty. Wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie.